We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Chris, I think it's over to you now. I thank you very much. Chris, myślę, że możemy tobie już przekazać głos. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Chris Despain i będę moderował tę sesję. Serdecznie Państwa witam na tej głównej sesji dotyczącej kwestii zaufania. Będziemy mówić o sposobach budowania bezpiecznej i gwarantującej bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Będziemy zatem mówić o takich kwestiach jak prywatność w sieci, neutralność, kwestia kodowania. Wiele sesji podczas tego szczytu IGF dotyczyło kwestii zaufania. I jeszcze w listopadzie odbyła się taka sesja przygotowująca do tej dzisiejszej. I teraz poproszę pierwszą prelegentkę o podsumowanie tego spotkania przygotowującego, które się odbyło w listopadzie. A potem poproszę pana Henri Verdiera o przejęcie mikrofonu. Następnie wysłuchamy sprawozdania z kilku studiów przypadków. Będzie się wypowiadała Josephine Ballon z Hate Aid. Będzie również więcej panelistów później zaangażowanych w naszą dyskusję. Potem nasza dyskusja będzie miała charakter bardziej otwarty, a następnie będziemy mówić o różnych trendach online związanych z budowaniem większego zaufania. Będziemy omawiać rolę różnych interesariuszy w tym zakresie i będziemy mówić o tym, jaką rolę mógłby też odegrać szczyt cyfrowy IGF. Myślę, że w którymś momencie też postaramy się odpowiedzieć na pytania, które być może będą się w międzyczasie pojawiały online. I właściwie tyle, tak to będzie wyglądało. Mamy 90 minut na naszą sesję. Serdecznie dziękuję Państwu, że są Państwo z nami. Zacznijmy może od Sheetal Kumar. Sheetal Kumar przekaże nam podsumowanie tego, co działo się podczas sesji przygotowawczej. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak wielu z nas jest tu dzisiaj podczas ostatniego dnia szczytu cyfrowego IGF. Moim zadaniem będzie opowiedzieć Państwu o tym, co się działo podczas spotkania przygotowawczego. Wtedy omawialiśmy różne wyzwania, mówiliśmy o możliwych rekomendacjach do zaproponowania i moim celem będzie podsumowanie właśnie tych rozmów, które dotyczyły standardów w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości. Postaram się Państwu pokrótce naświetlić te rekomendacje, które przygotowaliśmy. Zatem na początek opowiem o tym, że bardzo ważna naszym zdaniem jest współpraca, tak żebyśmy wykorzystali istniejące już zasoby po to, żeby móc lepiej współpracować z różnymi przedstawicielami grup społecznych. Chcieliśmy też zauważyć, że istniejące już zasoby, zwłaszcza polityczne, mamy tutaj na myśli również taką wolę polityczną, nie zawsze dostosowane są do bieżących potrzeb. A zatem wydaje nam się, że potrzebna jest większa współpraca przede wszystkim specjalistów w zakresie bezpieczeństwa. I tutaj potrzebna jest również taka współpraca na zasadzie wolontariatu, tak żeby móc budować większe zdolności w zakresie zabezpieczenia przestrzeni cyfrowej, również w tych społecznościach, w których jeszcze nie ma tak zaawansowanych możliwości, ale ważne jest to, żeby lokalną społeczność zaangażować też innych interesariuszy. A więc to było takie nasze pierwsze, taki nasz pierwszy wniosek, że potrzebna jest większa współpraca. Jeśli chodzi o nowe standardy, to wydaje nam się, że wprowadzenie nowych standardów wymaga ustawicznej dyskusji i ciągłego wkładania wysiłku w to, żeby lepiej
zrozumieć to, na jakiej zasadzie działają normy i standardy w cyberprzestrzeni, jakie standardy mogą być przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co oznacza tych 11 standardów w cyberprzestrzeni, o których mówimy w kontekście działania właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była mowa również o tym, że podczas tej dzisiejszej dyskusji w ramach szczytu IGF będziemy się koncentrować na możliwości wdrożenia już uzgodnionych norm dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Mówiliśmy również o planowanym forum dotyczącym najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, a jeśli chodzi o cyberprzestępczość, zostało odnotowane to, że rozmowy na temat cyberprzestępczości wymagają wsparcia technicznego, również wsparcia o charakterze rozwiązań politycznych, a zatem w takie rozmowy musi się zaangażować wielostronna społeczność i że jednocześnie musimy pamiętać o tym, że nie zależy nam na tym, żeby zdławić swobodę wypowiedzi online. Mówiliśmy również o tym, że wymiana informacji musi być skuteczniejsza, że musimy w dalszym ciągu reformować procesy udzielania wzajemnej pomocy i że musimy znaleźć nowe sposoby odniesienia się do cyberprzestępczości w taki sposób, żeby one nie podważały praw użytkowników. To są takie nasze najważniejsze wnioski ze spotkania przygotowawczego. Mówiliśmy również o różnych wyzwaniach, a mianowicie była mowa o tym, że jeśli chodzi o państwa afrykańskie, tam musimy poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, które wiążą się ciągle z podstawową infrastrukturą, czasami z brakiem politycznej woli, żeby tam alokować odpowiednie zasoby. Wiąże się to również jeszcze z niewystarczającym poziomem uczestnictwa społecznego i to są takie wyzwania, które trzeba omawiać na wysokim szczeblu. Mówiliśmy też o tym, że inne wyzwania wiążą się po prostu z brakiem odpowiednich budżetów, które byłyby alokowane na działania, które mają na celu zabezpieczenie przestrzeni internetowej. Mówiliśmy o konieczności budowania nowych zdolności w tym obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiliśmy o tym, że pojawiają się nowe zagrożenia ze strony państw narodowych, a inne zagrożenia czy wyzwania wiążą się z zarządzaniem danych, z przepływem danych, który ma charakter transgraniczny, międzynarodowy. I wreszcie mówiliśmy również o tym, że sporo się mówi o szyfrowaniu, natomiast mniejsze i średnie przedsiębiorstwa technologiczne właśnie stają się często przedmiotem ataków w cyberprzestrzeni i dlatego musimy lepiej wypracować rozwiązania, które dotyczyłyby małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiliśmy również o tym, że w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy potrzebne są naprawdę nowe zasoby, nowe narzędzia współpracy i jeśli chodzi o tworzenie takich nowych zasobów, tutaj bardzo ważne jest organizowanie szkoleń, mentoring, dzielenie się informacją, zapraszanie ludzi z różnych grup i sektorów do współpracy, wspólne identyfikowanie istniejących wyzwań i wspólne omawianie konkretnych studiów przypadku. Jeśli chodzi o kwestie szyfrowania, zdecydowaliśmy, że potrzebna jest bardziej precyzyjna rozmowa na ten temat. A jeśli chodzi o kwestie wdrożenia nowych rozwiązań, to mówiliśmy tutaj o takich rozwiązaniach jak redukcja zagrożenia, ale również szkolenia w zakresie nowych międzynarodowych standardów
I w zasadzie to tyle chciałam powiedzieć na początek. Bardzo chętnie będę przysłuchiwać się naszej dyskusji. Ciekawa jestem, co pozostali prelegenci będą mieć do powiedzenia. Bardzo Ci dziękujemy, Sheetal, za to podsumowanie. Myślę, że jeszcze do Ciebie wrócimy z prośbą o komentarze, także proszę zostań z nami, nigdzie się nie oddalaj. A teraz spróbujemy omówić takie główne trendy. Najpierw wypowie się Henri Verdier i opowie nam o takich bieżących, najważniejszych trendach. Po francusku. Dzień dobry. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie Państwo są. Chciałbym pozdrowić zwłaszcza przyjaciół z Teksasu. Tam jest bodajże 3 rano, także wyrazy uznania. Pozdrawiam też tłumaczy, bo to dzięki nim żyje francuskojęzyczność oraz różnorodność kulturowa w takich debatach jak nasza dzisiejsza. Uważam, że to jest niezwykle ważne. Z wielką przyjemnością wyrażam się dziś po francusku. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, jakie otrzymałem i za okazję zabrania głosu, co czynię z przyjemnością. Rozpocznę od prostego pojęcia, od prostego pomysłu, prostej idei. Internet, ponieważ jest neutralny, ponieważ jest wolny, ponieważ jest zdecentralizowany, ponieważ jest otwarty, rozpoczął bezprecedensowy cykl innowacji, cykl demokratyczny, cykl zbiorowej inteligencji, tworzenia, dostępu do kultury, dostępu do edukacji, do oświaty, do rozwoju gospodarczego. Dziś zmierzamy się z pewnymi trudnościami, które trzeba będzie rozwiązać. Myślę, wierzę głęboko, ja, my, Francja, Europa i wielu naszych kolegów w IGF, że powinniśmy znaleźć rozwiązania mieszczące się w ramach tych zasad, które przyniosły 30 lat sukcesu i że nie powinniśmy zrezygnować z wyjściowego modelu, wręcz odwrotnie. Zagrożenia, z którymi się zmierzamy, to są 3 główne zagrożenia. Lub 4. Pierwsze zagrożenie to przede wszystkim ten brak równowagi, ta przepaść, bo owszem, jest kilka firm, kilka państw, które są monopolistami sztucznej inteligencji, kodowania tego czy innego, ale reszta jest z tyłu i to oznacza przepaść. To nie może być trwałe. Drugie zagrożenie, i o tym była zresztą mowa, to weaponization. Czyli ci, którzy używają rozwiązań cyfrowych przeciw pokoju, przeciw bezpieczeństwu, ze złymi zamiarami. Stąd pytania wokół cyberbezpieczeństwa i manipulacji informacjami, wokół kłamstw w internecie. To są zazwyczaj, to są czasami rzeczywiście bandyci, to są rzeczywiście też państwa niestety. I to jest jeszcze bardziej niepokojące. Jest też inny szereg problemów. To są negatywne zewnętrzności, eksternalizacje negatywne. Widzicie teraz, że biznes modele, algorytmy niektórych przedsiębiorstw generują tego typu eksternalizacje i możemy się sobie z tym poradzić powoli dzięki przemysłowi, chociaż nie tylko przemysł tak naprawdę generuje problemy. Niemniej rozwiążemy te problemy i dlaczego mówię, że być może istnieje 4 zagrożenie? Dlatego, że gdyby państwa miały zareagować w sposób centralizowany, autorytarny, w sposób bardzo zbyt niedemokratycznie, to państwa same okażą się 4 zagrożeniem. Więc musimy starać się rozwiązać te 3 pierwsze zagrożenia, nie stając się 4 zagrożeniem. Na podstawie właśnie neutralności, otwartości i zbiorowej inteligencji. Francja zaangażowała się w tę stronę w sposób zdecydowany. Już w pierwszych tygodniach swojej kadencji prezydent Macron wyraził się podczas przemówienia o Europie. To było w 2017 na Sorbonie, podczas którego przemówienia powiedział, że Europa powinna wytoczyć ramy cyfrowe, ramy akcji, żeby nie musieć naśladować najsilniejszych. Albo żeby nie być też pod wpływem najsilniejszych.
Silna Unia jest potrzebna. W 2018 roku również był IGF we Francji, podczas którego prezydent Macron podkreślił potrzebę utworzenia dzięki ramom prawnym nową drogę, wytyczenie nowej drogi razem z interesariuszami internetu, ze społeczeństwem cywilnym, z ustawodawcą również, żeby narysować konkretne ramy prawne. Mówił wówczas, że te ramy prawne powinny uzasadzić pewne nadzieje i że my mamy nadzieję, że przedsiębiorstwa Big Tech nam pomogą. Nawet jak nie pomogą, to sobie damy radę. Rozpoczęliśmy pracę razem z wami, poszukujemy razem z wieloma graczami, z wieloma jednostkami i szukamy po prostu skutecznej wielostronności. Wielu z was już bierze udział w tej wielostronnej walce. Był apel w Paryżu o cyberbezpieczeństwo, do którego 3 tygodnie temu dołączyły i Stany Zjednoczone, i Komisja Europejska. Teraz jest 1200 jednostek, 80 państw, ponad 700 firm, 350 stowarzyszeń i razem pracujemy nad zasadami trwałego bezpieczeństwa. I mnie zwłaszcza zaciekawiło w tym projekcie to, że w gruncie rzeczy DSI, te wielkie grupy przemysłowe, ale też świat nauki, wszyscy ci ludzie powiedzieli, że to, co wykonaliśmy, praca, jaką wykonaliśmy od 20 lat, jest absolutnie kluczowa, chociaż niewystarczająca. I bardzo dobrze, że tak powiedzieli, bo powinniśmy zbudować security by design, jeśli mogę sobie pozwolić na anglicyzm. Firmy muszą znaleźć normy, dobre praktyki, aby finansować zmianę skali na większą w państwach, gdzie jest taka wola polityczna. I rzeczywiście trzeba wszelkie braki zadośćuczynić zasadami. Mówiono o wielu krokach, które mają nas doprowadzić do większej solidności. Jesteśmy teraz silni o taką inicjatywę, nad którą pracujemy razem w ramach apelu paryskiego. Opublikowaliśmy wyniki 6 grup roboczych. Przeszło 3 tygodnie temu, przepraszam. Ale mamy teraz taką możliwość, żeby zaproponować ONZ utworzenie programu działań wewnątrz ONZ, aby ONZ w sposób inkluzywny i zapraszając do współpracy wszystkich interesariuszy, żeby utworzyć narzędzie, które będzie nam pozwoliło na to, żeby wdrażać tę politykę solidności. Już mamy 54 państwa, już proponuje takie rozwiązania i mamy nadzieję, że zaproponujemy takie rozwiązanie na następnym zgromadzeniu ogólnym ONZ. Nie będę mówił długo, ale mówiliśmy o treściach terrorystycznych po strasznym ataku na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii, po czym około 10 państw i wielkie i sporo też firm współpracowało nad myśleniem, nad sposobem na to, żeby usuwać treści proterrorystyczne bezzwłocznie, ale szanując państwo prawa i wymogi transparencji, wszystkie zasady, które powinny być takie same dla wszystkich, upodmiotowienie, stworzenie odpowiedzialności prawnej dla wszystkich. Stworzyliśmy protokoły kryzysowe i sposób działania, dzięki któremu prace się toczyły w Europie nad ramami prawnymi, te ramy prawne to są narzędzia do walki z terroryzmem i z treściami proterrorystycznymi w internecie. W podobny sposób wspieraliśmy inicjatywę o fake news, już nawet nie będę mówił o zwykłych kłamstwach w internecie, ale wspieramy oczywiście silnie inicjatywy Dziennikarzy Bez Granic, Forum na Rzecz Demokracji, ponieważ tu też myślimy, że oczywiście konieczne jest to, abyśmy usuwali fałszywe konta, a to, żebyśmy wynajdywali przypadki jawnych kłamstw w internecie, to jest niezwykle ważne, ale przede wszystkim informacja, ta prawdziwa informacja ma być naprawdę jakościowa. Dziennikarze mają być niezależni politycznie i finansowo. Informacja ta po staremu powinna być konkurencyjna, musi być naprawdę bezskazitelna, musi być
tak jakościowa, żeby fake news nie stanowiły żadnej konkurencji. Taka jest nasza ambicja. Mógłbym bardzo długo mówić, ale z większą ciekawością będę słuchał Państwa. Zacytuję, wspomnę jeszcze o takim projekcie na sam koniec. Jeżeli chcemy, aby te ramy prawne zostały utworzone w duchu poszanowania państwa prawa, potrzebna będzie transparencja i potrzebna będzie wiedza. Zwłaszcza jest jeden temat niezwykle, który leży nam na sercu. Mianowicie my de facto żyjemy w tym momencie w ramach ram prawnych, mianowicie warunkami ogólnymi. Warunki ogólne dla firm, których nie rozumiemy. Zwyczajnie ich nie rozumiemy, bo to są zbyt długie i teksty, więc dlatego utworzyliśmy coś kontrybucyjnego, taką współpracę. To jest projekt zupełnie otwarty. Wrzuciłem link zresztą, niech Państwo zobaczą, bo uważamy, że jest absolutnie potrzebny, abyśmy wszyscy, my, stowarzyszenia, firmy, uniwersytety, badacze, taką możliwość i taką umiejętność rozumienia i analizowania w sposób, w jaki te wszystkie polityki poufności są rozumiane i stosowane w firmach. Musimy rozumieć, jak to działa i jak to ewoluuje. Stąd pomysł na utworzenie tego narzędzia, dzięki któremu analizujemy rozwój narzędzi prawnych. Rozpoczęliśmy taką pracę ze stowarzyszeniem Toastback na przykład. To są nasi przyjaciele. Już mamy 700 umów, ale potrzebujemy tysięcy umów i mamy nadzieję, że wielu do nas dołączy z miłą chęcią. Także utworzyliśmy razem całą wspólnotę internetową, to jest świetne, są trudności, ale nie ma powodów do obaw albo powodów do defetyzmu. Myślę, że damy sobie radę, jeżeli będziemy szanować tych samych zasad, którym się kierował internet przez lata. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, Henri. Dziękujemy bardzo, Henri. Dziękujemy także za tego linka, którego nam przekazałeś. Na pewno wszyscy z przyjemnością z niego skorzystamy po tej sesji. A teraz oddamy głos Craigowi Jonesowi, który jest dyrektorem do spraw cyberprzestępczości w Interpolu. Poprosimy o analizę bieżących trendów. Craig, dziękuję bardzo. Chris, witam wszystkich serdecznie. Jaka jest perspektywa Interpolu? Craig, tu Chris. Wideo niestety nie działa. Chyba masz wyłączoną kamerę. Oczywiście to jest, pozostają to twoje decyzje, czy chcesz, ale proponuję włączyć kamerę. Dziękuję, już widzimy cię. Doskonale. Jeżeli chodzi o obecną sytuację regionalną, globalną i lokalną z perspektywy Interpolu, widzimy, że mamy do czynienia z problemami, jeżeli chodzi o łączność, jeżeli chodzi o różne aspekty. W tej chwili widzimy taką zmianę, w ramach której widzimy coraz więcej ataków, które są wymierzone przeciwko kluczowej infrastrukturze, nawet przeciwko szpitalom, przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej, a więc to jest duży problem. I podczas szczytu IGF już dużo o tym rozmawialiśmy, ale oczywiście Interpol zdaje sobie sprawę, jaka jest skala tego problemu. Wiemy, że jest to skala globalna, która jest coraz bardziej dostrzegalna przez wszystkie 195 państw członkowskich ONZ. Widzimy także, że w czasie pandemii koronawirusa, a także po tej pandemii, powstają nowe rodzaje przestępczości. Widzimy różne przypadki wymuszenia z wykorzystaniem oprogramowania wirusowego typu ransomware. Widzimy także różnego rodzaju przypadki oszustw, do których dokonywania wykorzystane są połączenia telefoniczne, a także inne tego typu przypadki. A zatem zagrożenia w cyberprzestrzeni są coraz bardziej
szeroko zakrojone, widzimy także, że przestępcy wykorzystują podstawowe potrzeby społeczne, a także wykorzystują obawy, które wiążą się z tą sytuacją, która ma miejsce po wybuchu pandemii koronawirusa, więc od marca 2020 roku. A zatem ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną mają na celu przede wszystkim maksymalizację szkód, ale oczywiście także zyski finansowe dla przestępców. Widzimy, że szczególnie to ataki typu ransomware, które mają na celu wymuszanie jakichś opłat wnoszonych przez ofiary, stają się coraz bardziej popularne, stają się takim prawdziwie lukratywnym modelem biznesowym dla cyber przestępców. A zatem to są ataki, których główną motywacją jest motywacja finansowa. Szczególnie bardzo często tego rodzaju ataki wykorzystują waluty wirtualne. A zatem widzimy, że szczególnie po pandemii mieliśmy do czynienia właśnie z taką tendencją, że przestępcy są coraz bardziej skuteczni, ponieważ na przykład jako jedni z pierwszych zaczynają korzystać z nowych technologii, które nie są jeszcze znane szerzej odbiorcą. A zatem widzimy tego rodzaju ataki zarówno w Europie, widzieliśmy je w Afryce, w Azji Południowo-Wschodniej. W zasadzie to są ataki, które mogą być dokonywane jednocześnie w bardzo różnych częściach świata. Zarazem cyberprzestępcy coraz częściej korzystają z tak zwanego darknetu, a tam poprzez właśnie te struktury darknetu uzyskują niemożliwy do wyśledzenia, anonimowy dostęp do pewnych zasobów, które mogą wykorzystywać w celach przestępczych. Wykorzystują różnego rodzaju procesy szyfrowania, dzięki czemu zacierają ślady swojej działalności, a co za tym idzie, trudno jest ją wyśledzić i trudno jest pociągnąć ich do odpowiedzialności. Zatem musimy zapewnić odpowiednie mechanizmy, które pozwolą skutecznie ścigać tego rodzaju przestępstwa w internecie. Bardzo często właśnie także nad tym pochyla się Interpol i tutaj między innymi ustanowiliśmy taką grupę roboczą w ramach naszego globalnego programu zwalczania cyberprzestępczości. I tutaj w ramach tej grupy roboczej przeprowadzamy różnego rodzaju oceny z poziomu zagrożenia. Szczególnie w 2021 roku opublikowaliśmy taki raport dotyczący oceny zagrożeń, szczególnie w Afryce. Patrzymy, jak wygląda sytuacja w konkretnych regionach i uważamy, że wymagana jest tutaj jakaś regionalna koordynacja, aby przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom. Pamiętajmy, że Interpol jest organizacją neutralną, natomiast opracowujemy różnego rodzaju platformy przeznaczone do komunikacji pomiędzy 195 państwami członkowskimi, tak aby umożliwić ściganie przestępstw w internecie. Wiemy, że istnieją skuteczne ramy prawne, które pozwalają na wymianę informacji pomiędzy partnerami z sektora prywatnego oraz publicznego i uważamy, że musimy z nich także korzystać. Pamiętajmy, że organy ścigania mają do odegrania bardzo ważną rolę, zarówno na poziomie lokalnym, globalnym, jak i ponadnarodowym. Potrzebne jest podejście wielostronne i na zasadzie takiego podejścia organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, a także społeczności reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni mogą łatwiej i skuteczniej chronić mienie, a także zdrowie i życie ludzi, które może być zagrożone ze względu na przestępczość internetową. Ale pamiętajmy o to, że nie chodzi nam tylko o to, aby ścigać konkretnych przestępców. Chodzi nam także o to, żeby zaburzać całe mechanizmy, z których tacy przestępcy korzystają. A więc musimy doskonale wiedzieć, co się dzieje, jakiego rodzaju ataki są przeprowadzane. Musimy mieć dostęp do jak najszerszych zasobów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, aby pozyskiwać dane, które są konieczne w tej walce. Pamiętajmy jednak, że musimy działać w ramach prawa i tutaj Interpol stara się współpracować między innymi z sektorem prywatnym, a także z innymi organizacjami międzynarodowymi, ale pamiętajmy, że musimy przede wszystkim korzystać z takiego modelu opartego na zaufaniu w ramach społeczności internetowej. Bardzo dziękujemy, Craig, za ten głos. Widzę, że jesteś w Katowicach na scenie. Bardzo się cieszymy, że dotarłeś na miejsce. Doskonała wypowiedź. Bardzo dziękujemy.
Jeszcze oczywiście oddamy Ci głos za chwilę. Będziesz miał okazję odpowiedzieć na pytania. Ale teraz przechodzimy do kolejnego mówcy. Będziemy mówić o konkretnych przykładach. Pierwszy przykład omówi Josephine Ballon z Hate Aid. Chyba miałaś slajdy przygotowane, czy dobrze pamiętam? Tak, rzeczywiście mam przygotowane slajdy. Dziękuję bardzo. Udostępnię mój ekran. Mam przygotowaną dla Państwa prezentację. Będę mówiła o temacie, który jest dość konkretny i będę przedstawiała go z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, a bardziej z perspektywy ofiar cyberprzestępczości, bo to właśnie z takimi ofiarami pracujemy w naszej działalności w ramach organizacji Hate Aid. A zatem tak, Hate Aid. Ja jestem jedną z dyrektorek zarządzających tejże organizacji i właśnie tak jak mówię, działamy w interesie ofiar przestępczości internetowej. Doradzamy takim osobom, staramy się wspierać je emocjonalnie, ale także doradzamy w zakresie kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Doradzamy im na przykład w zakresie tego, jakie dane osobowe można udostępniać w sieci, jakich absolutnie udostępniać nie można. I to jest teraz szczególnie interesujący temat, jeżeli chodzi o użytkowanie na przykład platform społecznościowych. Staramy się pomagać zatem ofiarom z tym, aby mogły poradzić sobie z całą sytuacją, aby także wiedziały w przyszłości, co robić i co robić w swojej konkretnej sytuacji w tym konkretnym momencie. Jesteśmy także zainteresowani mechanizmami ścigania przestępstw, egzekwowania prawa i tutaj wykorzystujemy różnego rodzaju platformy internetowe, platformy cyfrowe, ale także zarazem zapewniamy pomoc prawną dla ofiar przestępczości w internecie, aby pomóc im rozwiązać problemy formalne. Jesteśmy także zainteresowani budowaniem świadomości, ponieważ my uważamy, że jesteśmy takimi rzecznikami, pełnomocnikami ofiar w tej debacie o cyberbezpieczeństwie, która toczy się obecnie w przestrzeni publicznej. Taka organizacja jak nasza była bardzo potrzebna, szczególnie wtedy, kiedy została założona. Została założona konkretnie 3 lata temu w Niemczech i tutaj w Niemczech w tej chwili już udzieliliśmy pomocy 1500 osób, a 150 osobom udzieliliśmy wsparcia finansowego na potrzeby toczących się postępowań prawnych w przypadku naruszeń bezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Dlaczego tak naprawdę nasza rola jest taka ważna? Dlaczego jesteśmy tak potrzebni? Jest to proste pytanie, prosto na nie odpowiedzieć, ponieważ widzimy, że w tej chwili bardzo wiele się dzieje na mediach społecznościowych, mamy mnóstwo przykładów mowy nienawiści, widzimy, że dziennikarze, aktywiści bardzo często są atakowani w mediach społecznościowych. Widzimy także na przykład młode kobiety, które bardzo często są atakowane. Widzimy młodych aktywistów. Widzimy także, że dane osobowe są wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, na przykład po to, aby nękać osoby, aby je szantażować. Mieliśmy nawet takie przypadki, że pewne osoby, ofiary musiały się po prostu przeprowadzić, ponieważ ich adres osobisty został gdzieś tam udostępniony w internecie. Nie mogły być pewne, że będą bezpieczne w przypadku ewentualnych potencjalnych ataków także poza przestrzenią wirtualną. A zatem myślę, że takie przypadki są bardzo poważnym problemem. My staramy się pomagać tym osobom, które się do nas zwracają. Szczególnie często zwracają się do nas przedstawiciele grup marginalizowanych. Bardzo często mamy do czynienia z osobami, które wypowiadają się i wspierają wartości demokratyczne w internecie i bardzo często one także stają się obiektami ataków, a więc mówię tutaj o aktywistach, o politykach, o dziennikarzach. Przemoc w internecie jest wszechobecna i jest to coś,
coś, czego musimy mieć świadomość. Przeprowadziliśmy takie badanie ankietowe w Europie, z którego wynikało, że 60% wszystkich użytkowników internetu w jakimś przypadku doświadczyło przemocy w internecie, a jeżeli chodzi o młode osoby dorosłe korzystające z internetu, to aż ten odsetek sięga 91%, a więc tak wiele osób z tej grupy stała się w jakimś przypadku ofiarą przemocy w internecie. 50% stało się ofiarą szczególnie nasilonych ataków, a zatem widzimy, że ta nienawiść w internecie jest wszechobecna, mamy mowę nienawiści, z którą cały czas borykamy się w internecie, widzimy, że ta przemoc w internecie jest problemem, ale takich osób, które posuwają się do takich działań, jak na przykład szerzenie mowy nienawiści, jest dość niewiele, natomiast wpływ takich działań jest bardzo znaczący. Zatem widzimy, że przeprowadzono różne badania na ten temat i okazało się, że na przykład na Facebooku zaledwie 5% użytkowników tej platformy odpowiadało za 50% wszystkich treści, które miały wymowę negatywną, czy wymowę właśnie, którą można było kojarzyć z przemocą. Przeprowadziliśmy kolejne mniejsze badanie w Niemczech i okazało się, że opublikowano 4000 komentarzy negatywnych podczas przeprowadzanych niedawno wyborów. Były te negatywne, pełne nienawiści komentarze skierowane przeciwko politykom i okazało się, że wszystkie te komentarze były publikowane przez osoby, które dysponowały zaledwie 200 kontami na Facebooku. A zatem widzimy, że ofiary cierpią, są zastraszone, nie wiedzą za bardzo, co mogą zrobić w tej sytuacji. Widzimy także, że inni ludzie po prostu się temu przyglądają, są świadkami, ale wycofują się z debaty publicznej, nie zabierają głosu, nie wygrażają swoich opinii publicznych i politycznych, ponieważ po prostu zaczynają się bać w obliczu tego, co się dzieje. Zatem widzimy, że zmienia się zachowanie ludzi. Ludzie nie chcą uczestniczyć w debacie publicznej, a zatem widzimy, że mamy niewielką grupkę bardzo agresywnych osób i wydaje się, że są oni tak głośni i wydaje się, że oni po prostu zaczynają wyrażać opinie, które wcale nie są przeważające w naszym społeczeństwie. Po prostu reszta społeczeństwa milczy, bo się boi. A zatem jesteśmy przekonani, że jest to zagrożenie dla swobody i wolności wypowiedzi. Jest to zagrożenie dla demokracji. Musimy wziąć pod uwagę kwestię tego, że internet musi być bezpieczną przestrzenią dla obu stron tej dyskusji i dla wszystkich uczestników debaty publicznej. A zatem tutaj właśnie do akcji wkracza nasza organizacja. Staramy się upewniać użytkowników internetu co do tego, że mają prawo się wypowiadać. Podkreślamy, że w przypadku jakichś sytuacji nagłych zawsze jesteśmy gotowi im pomóc. Staramy się ich uczyć tego, w jaki sposób korzystać bezpośrednio z internetu. I także staramy się im pomagać przyjmować jakieś strategie długoterminowe, bo wiele osób, z którymi pracujemy, to są osoby, które bardzo często na przykład stają się ofiarami ataków. To nie są jakieś osoby, w przypadku których takie zjawiska są jednorazowe i nigdy więcej się nie powtarzają. A zatem staramy się im pomóc, przygotować się na ewentualne przyszłe ataki tego rodzaju. Mamy także specjalną jednostkę, która specjalizuje się w cyberprzestępczości, a więc na przykład udziela porad prawnych. To jest bardzo ważne, ponieważ w społeczeństwie obywatelskim chcemy, aby także każdy uczestnik tego społeczeństwa miał dostęp do koniecznej pomocy. Oczywiście także komunikujemy się z opinią publiczną na temat tego, co udaje nam się robić, tak aby wszyscy mieli świadomość naszej działalności i tak aby wszyscy mieli świadomość, że takie organizacje jak nasza istnieją i są gotowe pomóc w razie konieczności. Staramy się także rozmawiać z organami ścigania,
spotkania z politykami, z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, tak aby podkreślać potrzeby ofiar i aby właśnie nawiązywać w jakiś sposób porozumienie i aby otwierać oczy tych wszystkich instytucji na często bardzo trudną sytuację ofiar. I tutaj muszę powiedzieć, że będę oczywiście chętnie zabierała głos w późniejszej dyskusji, ale to tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne uwagi. Bardzo dziękuję za uwagę i będę przysłuchiwać się dalszej części debaty. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do przedstawiciela Rosji, Amnesty International z Rosji. Dziękuję bardzo. Dziękuję do zaproszenia mnie do udziału w tej dyskusji. Krótki tylko wstęp. Jeżeli chodzi o Amnesty Tech, czyli organizację, którą ja reprezentuję, jest to taki zespół wielodyscyplinarny i w skład tego zespołu wchodzą zarówno specjaliści do spraw technologii, a także badacze zajmujący się prawami człowieka, prawnicy oraz przedstawiciele innych specjalności. W tej chwili prowadzimy działania z udziałem dziennikarzy, szczególnie taką działalność prowadziliśmy w lecie i zaraz opowiem o projekcie Pegasus, którym konkretnie się zajmowaliśmy, ale jeszcze kilka słów ogólnego wstępu. A zatem zacznijmy od tego, że przez wiele lat Amnesty International i inne organizacje pozarządowe, jak również badacze, akademicy, dostrzegli taką potrzebę rozmowy o tym, że ciągle brakuje transparentności w odniesieniu do takiego celowanego nadzorowania czy celowanej inwigilacji w cyberprzestrzeni. Chcemy zatem współpracować właśnie z wieloma partnerami, takimi, jakimi mogą być organizacje pozarządowe, ale także firmy technologiczne, zespoły hakerskie. I w lipcu zawiązaliśmy taką współpracę z udziałem 80 dziennikarzy z 17 organizacji medialnych z 10 państw. Amnesty International ma nasza taka pracownia dotycząca bezpieczeństwa technologicznego ma swoją siedzibę w Berlinie i prowadzimy badania na temat tego, w jaki sposób państwa wykorzystują mechanizmy cyfrowej inwigilacji, tym Pegasus. I doszliśmy do wniosku, że sposób wykorzystania tych mechanizmów inwigilacji pozostaje całkowicie poza kontrolą, że zagraża prawom człowieka, że stanowi również fizyczne zagrożenie, a te mechanizmy wykorzystywane są w sposób bardzo systematyczny również po to, żeby destabilizować krajowe bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o oprogramowanie typu spyware, Pegasus, jeśli zostanie zainstalowane na państwa komputerze czy urządzeniu mobilnym, pozwala atakującemu przejąć całkowitą kontrolę nad tym urządzeniem, przejąć kontrolę nad skrzynką mailową, nad kamerą, nad mikrofonem, pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne, a zatem okazuje się, że potencjalnym obiektem ataków mogą być prawnicy, dziennikarze, aktywiści, politycy z całego świata. I rzeczywiście mówi się o dużej liczbie dziennikarzy. To jest ponad 200 dziennikarzy z przynajmniej 20 państw, setki polityków, którzy byli obiektami takich ataków. Nikt nie jest bezpieczny. Każdy może stać się celem ataku takiego oprogramowania typu spyware. Nie mam oczywiście czasu, żeby państwu o tym opowiedzieć w sposób bardziej szczegółowy, ale wspomnę tylko o dziennikarzu z Meksyku, który stał się obiektem takiego ataku w 2018 roku. Było ponad 40 dziennikarzy w Indiach, którzy również byli przedmiotem tego ataku.
prowadzone było śledztwo we współpracy z największymi korporacjami medialnymi, między innymi z CNN, z New York Times. I tych przypadków jest naprawdę bardzo wiele. Do nas napływa coraz to więcej sprawozdań dotyczących osób, które padły ofiarą oprogramowania spyware, których prawa człowieka były naruszone. Mieliśmy takie doniesienia ze strony aktywistów działających w Palestynie, również w Izraelu, w Kazachstanie. I może jeszcze szybko opowiem o tym, co robimy w świetle takiego systematycznego dokonywania ataków na społeczeństwo obywatelskie za pomocą takiego właśnie oprogramowania. Chcielibyśmy przeanalizować realny wpływ na życie ludzkie takiego oprogramowania. Pamiętajmy, że tutaj nie chodzi tylko o naruszenie prawa do prywatności. Te przypadki, które my analizujemy, dotyczą oprogramowania inwigilującego, które łączy się z naruszeniem prywatności, ale również z pogwałceniem innych praw człowieka. Oczywiście podstawowym prawem, które tutaj podlega naruszeniu, jest swoboda wypowiedzi, ale również prawo do życia, prawo do bezpieczeństwa. Jeżeli stajemy się obiektem takiego cyberataku, ma to również niezwykle istotne konsekwencje psychologiczne. Pamiętajmy, że to jest takie zagrożenie, które się wiąże po prostu z ryzykiem uciszenia kogoś na wiele miesięcy, a zatem również ma bardzo szkodliwy wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. I kończąc już, chciałabym powiedzieć, że nasze śledztwo wykazało, że oprogramowanie typu spyware to jest właśnie narzędzie, które szczególnie upodobali sobie cyberprzestępcy, żeby atakować przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. A więc często korzysta się z tego oprogramowania w tych państwach, gdzie atakowani są dziennikarze, aktywiści, dysydenci. Mówimy w tej chwili o ogromnej potrzebie wypracowania międzynarodowych regulacji, które by miały zastosowanie w zakresie eksportu tego typu technologii i które pozwoliłyby nam chronić prawa człowieka. A zatem to, do czego wzywamy, to wypracowanie dobrych praktyk i międzynarodowych regulacji w zakresie stosowania narzędzi inwigilacji i również międzynarodowe regulacje, które zarządzałyby eksportem tych technologii. I pewnie jeszcze na późniejszym etapie naszej rozmowy opowiem nieco więcej. Bardzo dziękuję. Myślę, że na pewno jeszcze możemy wrócić do tych kwestii pod koniec naszej rozmowy, chociaż moglibyśmy pewnie przez 5 godzin o tym mówić i nie wyczerpalibyśmy tematu. A teraz będę prosić, aby kolejni prelegenci spróbowali się odnieść do dwóch krótkich pytań, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, a chcemy jeszcze, żeby na koniec zostawić trochę czasu na pytania ze strony publiczności. A więc nie zadaję tego pytania w żadnym określonym porządku. Jest to pytanie otwarte do wszystkich. A moje pytanie jest takie. Jak możemy usprawnić i przyspieszyć wdrożenie standardów zabezpieczających cyberprzestrzeń? A drugie pytanie, skąd wiemy, że te mechanizmy, które w tej chwili są wdrożone, skutecznie przeciwdziałają cyberbezpieczeństwu? Bo czasami wydaje nam się, że może trzeba byłoby w inny sposób podejść do kwestii cyberprzestępczości. A zatem chętnie wysłucham Państwa komentarzy. Potem obiecuję, że zostawimy jeszcze trochę czasu na pytania ze strony uczestników.
Ale teraz już przekazuję głos naszym panelistom. Bardzo dziękuję, Chris. Rozumiem, że musimy się teraz zastanowić nad tym, co w najbliższym czasie możemy zrobić w zakresie przyjęcia jakichś międzynarodowych standardów. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wszyscy bardzo jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Czy mówimy o sesjach UNGG, czy też mówimy o otwartych grupach roboczych, czy też mówimy o najnowszej tak zwanej roadmapie, czyli o planie rozwoju współpracy cyfrowej, który zaproponował sekretarz generalny. Organizacja Narodów Zjednoczonych bardzo wiele już zrobiła, żeby rzeczywiście w centrum postawić kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Ale dlaczego jeszcze nie udało nam się wypracować wiążących norm, takich standardów, które miałyby wiążące konsekwencje? To pytanie pozostaje jeszcze ciągle otwarte, ponieważ cały czas mówimy o dobrowolnych normach i standardach. Myślę, że trzeba jednak tutaj pochylić się może bardziej nad kwestią odpowiedzialności i nad kwestią konsekwencji po stronie przestępców. Takie normy, które są dobrowolne, a nie wiążące, niestety nie będą pociągały za sobą konsekwencji. I wydaje mi się, że to jest poważne ograniczenie tego typu dobrowolnych standardów. Uważam, że szczyt IGF, albo też platforma, którą można by nazwać IGF+, jest prawdopodobnie bardziej obiecującym miejscem dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa, ponieważ podczas szczytu cyfrowego ONZ pojawia się wielu przedstawicieli rządów, a wielostronna grupa doradcza MAG w tej chwili jest takim organem, który ma już spore kompetencje, chociaż uważam, że krajowe parlamenty powinny być lepiej reprezentowane w ramach szczytu cyfrowego ONZ. I myślę, że wtedy to forum stanie się bardzo obiecującym wielostronnym forum, na którym można byłoby wypracowywać takie wiążące standardy. A wcześniej już pamiętam, że zadaliśmy sobie pytanie o to, jak zmierzyć sukces. Wydaje mi się, że jeżeli są normy, które działają, to będziemy również obserwować te przypadki sukcesu. Moglibyśmy oczywiście najpierw zdefiniować parametry sukcesu, zanim będziemy ten sukces identyfikować. Mogłabym oczywiście jeszcze mówić o innych kwestiach, ale z ciekawością przysłuchuję się temu, co Państwo mówią o tym, co robi na przykład Amnesty International. Jest bardzo wiele w tej chwili grup, które prowadzą cenne prace. Oczywiście wiemy też, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale ponieważ prosiłeś, żebyśmy tylko przez 2 minuty się wypowiadali, to w takim razie ja już kończę i chętnie potem się jeszcze włączę w dyskusję, może trochę później. Bardzo dziękuję. Tak, niestety zarządzanie czasem to jest trudne zadanie. I pomyślałem sobie, że to twoje wyrażenie, że nie można postawić wozu przed koniem, czyli że najpierw trzeba zdefiniować parametry sukcesu, a potem ten sukces mierzyć, to jest właściwie takie wyrażenie sprzed czasów internetu, ale to tylko tak żartem chciałem dodać. Już przekazujemy głos Bartowi. Dzień dobry. Jako główny negocjator w zakresie nowego ustawodawstwa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, chcę powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy bardzo zaangażowani w pracę nad dyrektywą NIS. Komisja Europejska w najbliższym czasie wysunie swoje propozycje dotyczące produktów, dotyczące urządzeń elektronicznych, jak również oprogramowania, oczywiście w kontekście cyberbezpieczeństwa. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy
zastanowili się nad tym, kto korzysta z takich warunków, które umożliwiają cyberprzestępczość. Kto za tym stoi? Josephine mówiła również o takim hybrydowym zestawie narzędzi, który umożliwia cyberszpiegostwo, który umożliwia różne formy cyberprzestępczości. I myślę, że coraz to więcej mówimy na temat przyjmowania nowych standardów, tworzenia norm. Natomiast mnie zaskakuje to, że na przykład rząd jednego państwa mówi, a najczęściej umieszcza po prostu taki tweet czy post, w którym mówi, no potępiamy to, co dzieje się w państwie XYZ, ale właściwie to się sprowadza do takich tylko deklaracji pełnych oburzenia. Europa w tej chwili musi zaangażować się w tworzenie nowych instrumentów, ale pamiętajmy, że musimy stać się ważniejszym graczem geopolitycznym i nie powinniśmy tylko podkreślać potrzeby zagwarantowania własnego bezpieczeństwa, ale musimy również stać na straży bezpieczeństwa geopolitycznego na całym świecie. Chris, dobrze byłoby, gdybyś włączył mikrofon. Tak, tak, już udało mi się. Chciałem zadać pytanie. Mam nadzieję, że zostanie nam czas na to później. A teraz przejdziemy do kolejnej osoby. A zatem w jaki sposób zapewnić otwartą, wielostronną współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, jeżeli nie mamy pełnej przejrzystości ze strony wszystkich stron zaangażowanych. Jest to takie pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że ktoś za chwilę się do niego odniesie. Ale teraz oddamy głos Anastazji. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za to, że mogę po raz drugi wypowiadać się podczas szczytu IGF. Mam nadzieję, że ten format wirtualny się sprawdzi. Usłyszeliśmy tutaj już wiele cennych uwag i mam nadzieję, że tak też będzie tego ostatniego dnia. Jeżeli chodzi o normy w zakresie cyberbezpieczeństwa, to myślę, że tutaj bardzo wiele już się dzieje w różnych sektorach, w różnych częściach świata, ale pytanie jest to, czy mamy wystarczającą wiedzę na temat tego, w jaki sposób takie normy są wdrażane i jakie wyzwania pojawiają się, szczególnie w krajach na przykład rozwijających się, w krajach rozwiniętych, w zależności od tego, jaki jest stan społeczeństwa obywatelskiego, jak wygląda sektor prywatny i tak dalej. A zatem myślę, że to jest to podstawowe pytanie. W jaki sposób pozyskiwać dodatkową wiedzę, jak dowiedzieć się, co można zrobić, aby rzeczywiście zapewnić, że normy będą wdrażane poprawnie i w jaki sposób tworzyć najlepsze praktyki w tym zakresie. I tutaj chciałabym podać przykład praktyczny, który także pojawił się w pracach Forum do Spraw Najlepszych Praktyk, a zatem tutaj konkretnie omawialiśmy naruszenia bezpieczeństwa, które miały miejsce w różnych częściach świata. I ja także sama osobiście byłam zaangażowana w tę analizę. Rozmawiałam z badaczami, którzy zajmują się tymi tematami w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Rosji i zadawała mi takie pytanie na temat tego, czy mieli świadomość dotyczącą tych istniejących norm, szczególnie norm w zakresie odpowiedzialnej sprawozdawczości na temat elementów potencjalnie narażonych na ataki. I oczywiście tutaj bardzo często te osoby, z którymi rozmawiałam, nie mówiły, że nie mają takiej wiedzy, po prostu nie wiedzieli, co w tym zakresie robi między innymi ONZ, a zatem myślę, że to jest też rola dla szczytów IGF. Musimy starać się, aby była taka szersza wiedza, aby wszystkie strony zainteresowane miały świadomość tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi także o wdrożenie, to tutaj
Myślę, że ostatnie dni szczytu IGF obejmowały liczne warsztaty, w tym warsztaty dotyczące tego, w jaki sposób można pomóc interesariuszom zrozumieć, w jaki sposób normy dotyczące ochrony infrastruktury są kształtowane, w jaki sposób można takie bezpieczeństwo zapewnić. I te warsztaty były bardzo interesujące, ponieważ podczas tych warsztatów omawialiśmy między innymi przykłady ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo ciekawych inicjatyw. Także w Unii Europejskiej wiele się dzieje, o czym wspominał Bart. A zatem to wszystko bardzo dokładnie analizowaliśmy, wszystkie te nowe dyrektywy. I także mieliśmy głosy z regionu Azji Pacyfiku. I tutaj tam szczególnie ci przedstawiciele tego regionu omawiali wyzwania, z którymi się borykają. I ostatecznie chciałabym też wspomnieć o tym, że warsztaty podczas IGF powinny też obejmować taki wymiar praktyczny, a więc co można zrobić, aby rozprawić się z tymi zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. I tutaj my w tym wirtualnym formacie właśnie staraliśmy się zorganizować taką grę dla osób zainteresowanych, która właśnie miała uczyć użytkowników internetu, w jaki sposób bezpiecznie w nim działać. Bardzo dziękuję. Chciałabym raz jeszcze podkreślić, że szczyty IGF to jest świetna platforma wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Bardzo dziękuję za ten głos, Anastasio. A teraz przejdziemy do Catherine. Catherine, proszę cię o zabranie głosu. Bardzo prosimy o włączenie mikrofonu przede wszystkim. Bardzo dziękuję, Chris. Cieszę się, że mogę zabrać głos. Wypowiadam się jako ostatnia chyba, ale tak zwykle jest z przedstawicielami krajów afrykańskich, że jesteśmy zostawieni na koniec. Nie, nie, nie jesteś ostatnią prelegentką podczas tej sesji. Nie martw się, nie obawiaj się. Jest jeszcze jeden mówca, który czeka na swoją kolej. No cóż, nieistotne jest to. W każdym razie chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o normy, to być może ich wpływ nie jest wystarczający ze względu na takie kwestie, jak między innymi odpowiedzialność czy możliwość rozliczania konkretnych podmiotów za ich realizację. Jest to szczególnie ważne w przypadku państw rozwijających się. Bardzo pod wielkim wrażeniem byłam tego, co mówiła Josephine, i bardzo wielkie wrażenie wywarły na mnie prace organizacji Hate Aid, ponieważ uważam, że taka pomoc, którą takie organizacje świadczą, jest niezwykle ważna na poziomie indywidualnym, na poziomie całych społeczności. Miejmy nadzieję, że także w przyszłości łatwiej będzie ścigać cyberprzestępców i łatwiej będzie w jakiś sposób zapewniać zadośćuczynienie ofiarom cyberprzestępczości. Myślę, że powinniśmy w tym zakresie mieć bardziej wiążące normy. Nie powinno to dziać się tylko na zasadzie dobrowolności. Myślę, że w tej chwili musimy spojrzeć głębiej i bardziej szczegółowo na ten temat, ponieważ mamy w tej chwili infrastrukturę, która jest globalna, która jest ważna i która jest wykorzystana przez różne sektory, przez organizacje, także przez podmioty administracji publicznej. A zatem w tej chwili musimy zapewnić system, który będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkie te podmioty, ze wszystkich tych środowisk. Oczywiście brzmi to bardzo teoretycznie, ale jest to coś, o czym musimy mówić w sposób wielostronny, jeżeli chcemy opracować skuteczne rozwiązania, które wywrą rzeczywisty wpływ. Można tutaj mówić o dwóch podejściach. O nich tylko powiem, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu. Jedno podejście jest takie, że istnieje pewna kultura, która się zmienia, w ramach której żyjemy, natomiast ona się zmienia. Możemy ją w jakiś sposób kształtować także na podstawie takiej wymiany zdań, jak ta, która ma miejsce w ramach szczytu IGF. Musimy ze sobą rozmawiać, musimy się wzajemnie słuchać i razem wypracowywać rozwiązania.
rozwiązania. Ale są też rozwiązania, które są tworzone w konkretnych regionach, takich jak Europa czy region Azji, Pacyfiku. I w ramach takich rozwiązań opracowywane są konkretne rozwiązania, które potem można przeszczepiać do innych regionów. I być może taki proces może przebiegać szybciej niż taki proces oddolny, w którym każdy region samodzielnie wypracowuje swoje rozwiązania rozdzielnie w stosunku do tego, co dzieje się w innych regionach. To tyle z mojej strony. Będę uważnie przysłuchiwać się dalszemu przebiegowi dyskusji i bardzo chętnie zabiorę głos w kolejnych rundach. Bardzo dziękujemy, Catherine, za te uwagi. Dobrze, przejdziemy teraz do Liesl. Dziękuję bardzo, Chris. To była bardzo żywiołowa dyskusja, bardzo interesująca dyskusja. Nie mówię tylko o tym panelu, ale ogólnie o wszystkich dyskusjach w ramach szczytu IGF. Bardzo z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwałam się podsumowaniu prac podczas sesji przygotowawczej. Rzeczywiście bardzo fajne prezentacje. Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, to myślę, że powiem przede wszystkim, że są pewne kwestie, które być może będą zaskakujące dla niektórych z Państwa, a konkretnie odwołam się do tego, że udało nam się wypracować porozumienie na forum Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Było to porozumienie dotyczące norm oraz dotyczące sprawozdania GGE, a zatem to podkreśliło fakt, że są pewne normy, które w tej chwili już się sprawdzają, ale które trzeba dalej rozwijać. Widzimy także takie zaangażowanie poszczególnych państw w to, aby współpracować z innymi podmiotami w celu wdrażania tych norm, a także w celu komunikowania z innymi krajami na temat tego, w jaki sposób te normy są wdrażane i realizowane. A więc to zobowiązanie, ta gotowość do takiej współpracy to jest zdecydowany krok naprzód, który pozwala całkowicie przedefiniować podejście do norm, a także podejście do ich wdrażania i ich przestrzegania w praktyce w konkretnych sytuacjach w poszczególnych krajach. Myślę, że w przyszłości będzie to postrzegane jako bardzo pozytywny krok. Oczywiście mamy do czynienia także z wyzwaniami, o których tutaj dużo już mówiliśmy. I nie możemy oczywiście umniejszać ich roli, natomiast jest też pozytywna tendencja i właśnie jeżeli chodzi o tą pozytywną tendencję, to odwołuje się właśnie do tego konsensusu, który udało się wypracować. Jeżeli chodzi o budowanie potencjału, budowanie kompetencji, to jest także ważna kwestia i tutaj rząd Stanów Zjednoczonych współpracuje z różnymi podmiotami, także z różnymi stowarzyszeniami właśnie w zakresie tego, aby te kompetencje budować. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to cóż, my zawsze mówimy, że bezpieczeństwo to nie jest jakiś konkretny stan, który już udało nam się osiągnąć. To jest proces, a więc do bezpieczeństwa cały czas musimy dążyć, cały czas musimy nad nim pracować. Ale oczywiście są pewne kryteria, których spełnienie może świadczyć o tym, że na przykład w tej chwili już udało nam się wypracować środowisko bardziej bezpieczne, środowisko oparte na większym zaufaniu. Jednym z takich kryteriów na przykład jest to, czy dane państwo podejmuje stosowne wysiłki w celu tworzenia ustawodawstwa dotyczącego cyberprzestępczości. Czy właśnie w ogóle cyberprzestępczość jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o ramy prawa karnego na przykład w poszczególnych krajach. Zatem to jest jedno z takich kryteriów, ponieważ należy zadbać o to, aby cyberbezpieczeństwo było ścigane, aby były odpowiednie mechanizmy prowadzenia między innymi dochodzeń w sprawie przestępstw internetowych. A więc to jest jedna kwestia. A zatem także ważnym aspektem jest tutaj kwestia behawioralna, a więc to, czy dostrzegamy na przykład jakieś zmiany w zachowaniu społeczności przestępców działających w internecie. Jeżeli widzimy i jesteśmy w stanie monitorować takie zmiany tendencji, to też wskazuje na to, że idziemy w dobrym kierunku.
dobrym kierunku, że jesteśmy na bieżąco. A zatem myślę, że mamy pewne normy, oczywiście one nie są całkowicie wiążące, ale pamiętajmy o tym, że my jako społeczność powinniśmy starać się zadbać o to, aby te normy były przestrzegane i także powinniśmy zadbać o to, aby w przypadku ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy dopuszczenia się cyberprzestępstw wyciągane były odpowiednie konsekwencje. Stany Zjednoczone oraz inne kraje rzeczywiście zwracają uwagę na przykład na przypadki podejmowania przestępczych działań w przestrzeni internetowej przez konkretne kraje. I tutaj mamy pewne narzędzia do dyspozycji, między innymi nakładanie sankcji czy wyciąganie innych konsekwencji. Więc bez względu na to, czy mówimy o indywidualnych przypadkach przestępców, czy mówimy o przestępczości pod egidą danego kraju, musimy mieć zapewnione mechanizmy pozwalające nam wyciągać konsekwencje takiego zachowania. A zatem to tyle, jeżeli chodzi o takie tendencje, które ja dostrzegam. Bardzo dziękuję, Lizel. Zaraz przejdziemy do pytań i uwag, ale przed nami jeszcze jedna wypowiedź. Mamy też pytania na czacie, także Lata chciałaby coś powiedzieć, a zatem właśnie teraz jej oddam głos, a potem przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Chciałabym tylko powiedzieć, że ja odpowiadałam na takie pytanie podczas mojej obecności na szczycie IGF. Jeden z uczestników zapytał mnie o to, jakie są te możliwe konsekwencje dotyczące naruszania norm. I myślę, że jeżeli chodzi o konsekwencje, to musimy rozróżnić tutaj pomiędzy konsekwencjami, które można wyciągać wobec państw oraz wobec jednostek. Myślę, że także powinniśmy mieć jakąś ustaloną hierarchię, czy możliwość kwalifikowania poszczególnych przestępstw, jako na przykład przestępstwa o katastrofalnych skutkach albo o przestępstwa o skutkach, które nie są zbyt istotne. Więc to jest bardzo ważne, aby wprowadzać tego rodzaju rozróżnienie. Także kolejna kwestia to jest to, czy mamy do czynienia z działalnością, która jest sponsorowana przez konkretne państwo, czy też z przestępczością, której dopuszcza się jednostka. Musimy oczywiście tutaj reagować na inne sposoby. Jeżeli jest to przestępczość, która jest sponsorowana przez państwo, no to oczywiście jest to bardzo skomplikowana sprawa, ale na pewno powinniśmy otwarcie mówić o przypadkach takiej działalności również w przestrzeni publicznej. Chciałabym także wspomnieć o innych pracach w zakresie norm, takich między innymi jak porozumienie, które nawiązano w Paryżu w tym zakresie, a także chciałabym wspomnieć o pracach Globalnej Komisji do Spraw Stabilności Cyberprzestrzeni. Jeżeli będę miała czas, to odwołam się do tych inicjatyw, ponieważ są one bardzo chwalebne i one także wpisują się w to, co dzieje się pod egidą ONZ, a także wpisują się w to, o czym rozmawiamy tutaj na szczycie IGF. Tutaj się zatrzymam. Oczywiście, gdyby były jakieś bardziej szczegółowe pytania, chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękujemy, Lata. Rzeczywiście bardzo doceniamy te wypowiedzi, bo właśnie po to tu jesteśmy, aby poruszać takie bardzo konkretne tematy. Mamy teraz kilka osób, które chciałyby zabrać głos, ale zanim oddam im głos, chciałbym oddać mikrofon osobie, która jest tutaj z nami na sali. Pamiętajmy, że na sali są uczestnicy, którzy mogą także zabrać głos. W tej chwili są dwie osoby na sali, które chciałyby zabrać głos i podnoszą rękę. Tak, zaraz damy im możliwość zabrania głosu. Mamy też pytanie na czacie, ale najpierw przejdziemy do Craiga, potem do Lizel i potem do Anastazji. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała Lata, jeżeli chodzi o nasze możliwe reakcje. A zatem myślę, że w tej chwili musimy prowadzić dochodzenia i ścigać przestępców tam, gdzie są oni rzeczywiście zlokalizowani. A to oczywiście wymaga współpracy pomiędzy krajami, tak aby takie dochodzenia można było prowadzić poprzez współpracę, a nie na przykład poprzez stosowanie takich mechanizmów jak ekstradycja.
Więc to jest bardzo przydatne podejście. To oczywiście wymaga ścisłej współpracy pomiędzy organami ścigania w poszczególnych krajach. Mamy w tej chwili taki projekt, który realizujemy w Afryce i który właśnie ma na celu zacieśnienie tej współpracy w zakresie ścigania cyberprzestępczości. Na naszej stronie można zapoznać się ze szczegółami tego projektu, ale tak jak powtarzam, chodzi właśnie o taką ściślejszą współpracę pomiędzy różnymi aktorami. Bardzo dziękuję. Chciałbym przejść już do pytań, więc bardzo proszę tylko teraz takie zwięzłe komentarze. Bardzo dziękuję, Chris, za udzielenie głosu. Lata słusznie mówiła o tym, że może zamiast pokazywania palcami i obwiniania określonych stron, powinniśmy przede wszystkim nazywać sprawę po imieniu i negocjować. Pamiętajmy o tym, że wiele zależy od dyplomacji. Musimy negocjować, zanim zaczniemy nazywać winowajców po imieniu. Więc myślę, że musimy ramy do takich negocjacji stworzyć, tak żebyśmy mogli rozmawiać o tym, czym jest odpowiedzialne zachowanie. A więc to, że się udało wypracować jakieś porozumienie, to nie powinno być dla nas zaskoczeniem. I tyle chciałam powiedzieć. Czyli negocjacje i otwarte dyskusje. Bardzo dziękuję. I przejdziemy już do pytań ze strony uczestników na miejscu. Lucien, bardzo dziękuję za fantastyczne prezentacje. Sporo usłyszeliśmy na temat naszej podatności, na temat zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, ale czekałem na to, że usłyszę coś na temat bezprawnego przechwytywania danych, na temat również działań prowadzonych przez agencje wywiadowcze. Czy ktoś mógłby coś na ten temat powiedzieć? Dobre pytanie. Może ja w takim razie zapytam naszych panelistów, czy ktoś chciałby od razu się do tego pytania odnieść. Jeśli tak, to proszę o włączenie mikrofonu. Mam wrażenie, że nikt jeszcze na tym etapie nie chce zabrać głosu, więc może przejdziemy do kolejnych pytań i zobaczymy, co dalej. Ja jednak chciałbym się odezwać, mówi Bart. To bardzo dobre pytanie. Mówi się o takich niepokojących trendach. A więc na przykład, jeśli chodzi o taki międzynarodowy kontekst, to w Chinach właściwie powiedziano to stanowczo, że rynek jest zamknięty na firmy z zewnątrz. I mnie się wydaje, że tutaj powinniśmy podjąć taki bardzo intensywny wysiłek dyplomatyczny, żeby prowadzić negocjacje w tej kwestii, bo biorąc pod uwagę to, że Chiny w tej chwili dokonują też regularnie takiej kradzieży własności intelektualnej, a jednocześnie nie są otwarte na współpracę międzynarodową, to nie jest najlepszy scenariusz dla świata na przyszłość. Jeśli chodzi o oprogramowania szpiegujące typu Pegasus, to jest również bardzo problematyczne, że na przykład firmy izraelskie eksportują takie oprogramowanie do innych krajów, na przykład do Arabii Saudyjskiej, czy na Węgry, czy do Polski. Myślę, że to musimy omawiać właśnie w takich warunkach dyplomatycznych, wywierając presję o charakterze dyplomatycznym. Nie możemy ignorować tego faktu. Nie możemy ignorować tak zwanych ataków, które nazywamy atakami zero day. Ale często nie udaje nam się nawiązać w tym zakresie współpracy. A więc nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie wykluczyć ataków typu zero day, na pewno jesteśmy w stanie regulować eksport oprogramowania szpiegującego, na pewno możemy wprowadzać lepsze standardy demokratyczne w zakresie również dyplomacji i negocjacji. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Anastazio, przekazuję Ci głos. Bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze dodać
tutaj kilka słów w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane na temat ataków Zero Day. My, jako społeczność globalna, mamy odpowiedzialność, żeby reagować na takie ataki, ale ważne byłoby zharmonizowanie podejść poszczególnych rządów państwowych, tak żebyśmy mogli wspólnie zwiększać transparentność procesu zbierania danych na temat tego typu ataków i wspólnego podejmowania działań w zakresie reagowania na te ataki. Myślę, że to byłoby kluczowe, żebyśmy sprawili, że branża technologiczna nie stanie się rozdarta pomiędzy bardzo różnymi regułami, różnymi zasadami, które obowiązują w poszczególnych krajach. Więc to musi być taki wysiłek o charakterze ponadnarodowym. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o cyberprzestępczość i jej różne przejawy, to na pewno musimy wzmacniać tutaj możliwości organów ścigania. Jeśli chodzi o na przykład możliwości policji, to musimy również szczegółowo przedyskutować to, jakie kompetencje mogą mieć organy ścigania i dobrze byłoby również uspójnić nasze wysiłki w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Anastazjo. Przejdziemy teraz do naszego zdalnego hubu, bo zdaje się, że również online pojawiły się pytania. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. I również Forum Zarządzania Internetem jest znakomitą dla nas sposobnością podzielenia się naszymi doświadczeniami. Nasze pytanie dotyczy młodzieży, młodego pokolenia, które często pada ofiarą cyberprzestępczości. I moje pytanie jest takie, czy Forum Zarządzania Internetem może odnieść się również do tych zagrożeń, które przede wszystkim czyhają w mediach społecznościowych na młodych ludzi? Bardzo dziękuję za to pytanie. Kolejne pytanie będzie pytaniem zadanym tutaj na miejscu, na sali konferencyjnej. Nazywam się Hadu Al-Hassan, przyjechałem z Nigerii i moje pytanie jest następujące. Chciałbym prosić ekspertów o wyjaśnienie, w jaki sposób państwa mogą redukować ryzyko cyberzagrożeń, które sponsorowane są przez organy państwowe, bo wiemy o tym, że bardzo często są to cyberataki, które stanowią cyberatak jednego kraju na drugi. Bardzo dziękuję. Myślę, że postaramy się jeszcze odnieść do tego pytania w końcowych komentarzach, ale teraz przejdziemy do Josephine. Bardzo dziękuję. Ja może się odniosę do pierwszego pytania, bo to się wiąże z tym, co chciałam powiedzieć Państwu wcześniej. Bardzo się cieszę, że Państwo również wyrażają taką wolę, żeby się spotkać wspólnie wraz z przedstawicielami dużych spółek technologicznych i żeby te kwestie omawiać na arenie międzynarodowej, ponieważ często nie wiemy, kto powinien być pociągnięty do odpowiedzialności i jaki jest system, który dotyczy organów ścigania w danym państwie europejskim. A więc wiemy o tym, że to są globalne wyzwania, na które musimy znaleźć globalne rozwiązania i myślę, że dostrzegamy również to, że kwestie
samoregulacji narzucanych sobie norm wewnętrznie przez firmy, że to już jest niewystarczające, że już jesteśmy w tej chwili na takim etapie, kiedy potrzebne są międzynarodowe standardy. Bardzo dziękuję. Catherine. Bardzo dziękuję, Chris. Chciałabym się odnieść też do tych wcześniejszych komentarzy. Myślę, że wysiłki UNGG i otwartej grupy roboczej właśnie dotyczą kwestii ataków podejmowanych przez państwa, a więc to są fora, na których zajmujemy się tak zwaną weaponizacją technologii. Więc zdaje mi się, że już pewne prace poczyniono w tym zakresie, że takie podstawowe normy międzynarodowe właściwie już mamy. Funkcjonujemy też w ramach prawa międzynarodowego i mam nadzieję, że jeżeli dochodzi do takich konfliktów pomiędzy państwami, to możemy mówić, że mamy takie narzędzia do dyspozycji. Oczywiście ważne jest to, żebyśmy też ciągle budowali wzajemne zaufanie, tak żeby to napięcie pomiędzy państwami było możliwie małe i na pewno musimy w dalszym ciągu tworzyć nowe zdolności w zakresie globalnej współpracy wtedy, kiedy się pojawia zagrożenie w cyberprzestrzeni. Bo pamiętajmy, że tutaj ważne jest to, żeby nie było takich słabych ogniw w tym łańcuchu, żeby wszystkie państwa były zaangażowane w ten proces, żeby żadne nie czuło się jakoś stygmatyzowane. I wreszcie chciałabym jeszcze odnieść się do pytania, które zadał kolega z Dhaka, mianowicie fakt, że przestępczość w internecie się opłaca, że to jest po prostu lukratywny biznes wielokrotnie, niestety sprzyja mnożeniu się przejawów cyberprzestępczości, a zbyt niewielu przestępców dopuszczających się przestępczości online musi się liczyć z konsekwencjami. Niewielu z nich zostaje pociągniętych ostatecznie do odpowiedzialności. A jeśli chodzi o młodzież, to musimy bezpieczeństwo młodzieży w sieci jednocześnie zrównoważyć. Niestety, wydaje się, że utraciliśmy połączenie. Nie słyszę w tej chwili już Catherine. Jeżeli państwo słyszą Catherine, proszę dać mi znać, ale zakładam, że zerwało nam się połączenie. Nie, niestety, Catherine, nie słyszymy cię już. Właściwie już skończyłam. Bardzo dziękuję. W takim razie zostało nam dosłownie 4 minuty. Nie mamy czasu na to, co zaplanowałem, bo chciałem udzielić każdemu z państwa głosu, tak żeby każdy mógł wygłosić swoje podsumowujące uwagi. Niestety nie mamy na to czasu, więc może po prostu powiem tak, te ostatnie 4 minuty mają państwo na dowolne wypowiedzi, ale bardzo proszę, żeby każdy nie wypowiadał się dłużej niż przez 30 sekund. Proszę się zgłosić. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, mam wrażenie, że jeszcze Rasha chciała coś powiedzieć. Tak, bardzo dziękuję. Amnesty International będzie uruchamiał taki długoterminowy program dotyczący praw cyfrowych dzieci. Ten program ruszy w styczniu, w przyszłym roku i myślę, że wiele nam się uda zrobić dzięki temu, żeby chronić dzieci i chronić prawa młodych ludzi online. Ważne jest to, żeby właśnie dzieci i młodzież również uczestniczyły w tej dyskusji.
internet nie został przecież zaprojektowany z myślą o dzieciach i młodzieży. Oczywiście funkcjonują platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook czy Twitter i wiele innych, ale uważamy, że to nie są platformy, które zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach, a więc uważamy, że przedstawiciele młodego pokolenia powinni być zaangażowani w tę dyskusję na temat tego, jak chronić ich prawa online. Więc chcemy, żeby to była taka kampania, której będą przewodniczyli młodzi ludzie. I jeszcze gwoli takiej podsumowującej uwagi powiem, że bardzo ciekawe było przysłuchiwanie się Państwa uwagą na temat ryzyka cyberataków prowadzonych przez jedno państwo przeciwko innemu państwu. Chciałabym tylko podkreślić, że często to wygląda tak, że państwa angażują do współpracy spółki technologiczne, które takie cyberataki umożliwiają, więc tutaj również potrzebujemy takiego wielostronnego wysiłku w zakresie wypracowywania międzynarodowych norm dotyczących stosowania narzędzi do cyberinwigilacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bart, masz również tylko 30 sekund. Nam się udało w 8 różnych przypadkach zapobiec temu, aby duże platformy śledziły dzieci. To jest naprawdę bardzo ważne. W Europie toczą się negocjacje nad poprawką do dyrektywy NIS i na pewno coraz to częściej będziemy mówić o serwerach DNS, nie tylko w Europie. Myślę, że musimy wprowadzić takie podstawowe zasady zarządzania internetem. Jeżeli tego nie zrobimy, to wszystkie inne regulacje też nam się nie powiodą. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z Państwa. Niestety czas nam się skończył, a zatem dziękuję za Wasz wkład w tę dyskusję i do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Dziękuję.